Witajcie, witajcie, urlop, urlop i po urlopie. Czas na powrót do Holandii. Piękna pogoda. Przede mną, ile? 821 km do Halsteren. Się sfrajerowałem wczoraj, zrobiłem filmik. Ja nie wiem, straciłem czujność całkowicie. Ja sam siebie nie poznaję, chyba jakiś zakochany jestem, a jestem. Zwykle sprawdzam podejrzane wpisy, podejrzane komentarze, ale tutaj po prostu taka dziwna rzecz się stała. Hejter mój ten, zresztą już on nie mnie hejtuje widocznie, tylko jeszcze hejtuje chłopaków ze Spinki Holland. To jest ten sam ziomek, co mi kiedyś tam mówiłem, że non stop wypisywał różne pierdoły. No poczuł się pod ich konto, czyli co? Zdjęcie profilowe, taka sama nazwa, ja głupek nie sprawdziłem po prostu kiedy założyli, kiedy te konto zostało założone. Zawsze to robię, bo jak, ja nie wiem, naprawdę, no, utrafił w taki moment, że ja wróciłem wtedy z Kołobrzegu z urlopu, on ten komentarz strzelił, ja na drugi dzień wyjechałem do Skarżyska Kamiennej, w tym Skarżysku Kamiennej po prostu praktycznie na YouTube'a nie wchodziłem na swoje konto. Przyjechałem ze Skarżyska, od razu zrobiłem filmik, tam się trochę gotowałem. Na szczęście po opublikowaniu filmiku moi widzowie się odezwali. Sprawdziłem rzeczywiście, nie, ten filmik chyba może minutę był. Od razu go usunąłem. Bardzo przepraszam chłopaków, naprawdę wiadomości prywatne ich przeprosiłem, bo odpisali mi, że nie ma sprawy, że rzeczywiście ktoś się tam podszywa pod nich. No, głupio mi totalnie, no teraz już wiem, że będę musiał po prostu swoje taką czujność wzmóc, będę musiał wzmóc jeszcze potrójnie. Teraz troszeczkę więcej czasu będę miał na to. No i taki krótki filmik tylko z przeprosinami dla nich, no. Głupio mi jest, bo ja mam, czuję się jak po prostu gówniarz. Jak się pier...